Mój ukochany artysta drży dzisiaj u mnie, bo jego tata był w jakimś miejscu na pielgrzymce, dał kartkę księże, sąsiada, który na raka już jest kona, nie ksiądz Cura, lekarze mu tylko dają antybólowe, żeby dokończył się. Mówi, ostatnio tata wziął prośbę tego człowieka i tam pojechał. No to ja mu mówię, na wykrocie był? No, tata wykroc, no. W poniedziałek rano, po sobotnich modlitwach na wykrocie za niego, lekarze przychodzą i mówią mu, raka nie ma. Panie, idź do domu, raka nie ma. Na wykroć śpieszyć, kartki pisać i Matkę Bożą prosić. Rozumiecie? Byście widzieli, mój, bo nie zna szczegółów, artysta mój zna hasło, ja myślę, to już na nitkę, gdzie to się dzieje, mów. Cały drży mi przeksięta, to jest, jak to mówię, to jest niemożliwe. On już umierał, on miał już dni policzone, już mu dawali wszystkie najsilniejsze bólowe. I w poniedziałek mu lekarze mówią, panie, cud, raka nie ma. Matka Boża na wykrocie wyciągnęła raka, rozumiecie? Ma napisać świadectwo, mówię to, każ ojcu pisać świadectwo, a ja tu będę z radością czytał, bo to Matka Boża obiecała w naszych orędziach. Tam będzie dokonywała nieprawdopodobnych cudów.